Ja przede wszystkim chciałem jako Ślązak, jako Europejczyk zapytać, czy postać Józefa von Eichendorfa mogłaby też zostać uwzględniona przez Wysoką Komisję. To jest bardzo ważna osoba, bardzo ważny poeta romantyczny właśnie dla Ślązaków. Arcybiskup Alfred Nosol, miłośnik twórczości tego romantyka, określa go mianem największego i najbardziej godnego miłości syna ziemi śląskiej, ukształtowanego miłością do natury, heimatu, czyli stron rodzinnych oraz chrześcijaństwa. Więc rzucam taki pomysł, żeby właśnie Józefa von Eichendorfa też uwzględnić w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi Łukaszowi Kohutowi. Ja chciałam się odnieść do poprawki, do tej propozycji, którą zgłosił pan eurodeputowany. Mam z nią pewien kłopot, dlatego że doceniając twórczość tego poety, o którym pan mówi, trzeba by pomyśleć wtedy o również uwzględnieniu innych wybitnych postaci dla regionów Polski, bo z całym szacunkiem dla tego twórcy, on nie jest rozpoznawalny w całej Polsce jak jednoznacznie jako jeden z najwybitniejszych twórców romantyzmu, jest mniej znany. Pomyślałam sobie, że może warto by w ramach tego roku romantyzmu zrobić cykl uchwał upamiętniających konkretnych twórców, takich właśnie mniej znanych ogólnopolsko, a bardzo ważnych dla regionów Polski. I wtedy bym chętnie też współpracowała przy stworzeniu takiej uchwały. To ja ze swojej strony zgłaszam taki akces i bardzo chętnie moje biuro poselskie będzie w kontakcie z panią przewodniczącą i na pewno w trakcie tego roku 2022 jakaś może wystawa czy jakieś spotkanie z twórczością Eichendorfa. Biorę to po prostu na siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi, pani przewodniczącej.